Dzień dobry Państwu, minęła dwunasta. Tradycyjnie zapraszam na program Parkie TV. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Gerszman, współautor tej książki, śladami Urena Bafeta. Witaj, Przemku. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj dwa tematy chciałbym poruszyć. Pierwsza to będzie ta książka, pierwszy temat to będzie ta książka, a drugi to cykl edukacyjny, który razem Ty i Tomek Jaroszek prowadziliście z giełdą i z Orlenem, czyli o inwestowaniu długoterminowym. Mhm. Najpierw o książce i mam takie przewrotne pytanie. Powiedz mi, czy e, która cecha? Jakbyś miał wskazać jedną cechę Warrena Buffeta, która sprawiła, że on stał się najbogatszym inwestorem na świecie, to na którą cechę byś wskazał? Intuicyjnie każdy by powiedział, że pewnie wyjątkowa skuteczność na giełdzie, skuteczność inwestycyjna, ale tak naprawdę jego sukces w dużej mierze zależał od tego, że on od najmłodszych lat był bardzo oszczędny. On z tyłu głowy miał długoterminowy plan, jakim było stać się jednym z najbogatszych ludzi na świecie, bo on zawsze był, tak jak jest jeden z podrozdziałów u nas w książce, chłopcem, który bardzo lubił za, zarabiać pieniądze. Więc y, on miał taki plan, żeby mieć ich jak najwięcej, i zdawał sobie sprawę, że on musi nauczyć się je pomnażać, ale z drugiej strony im więcej będzie miał ich dzisiaj, to tym więcej ten procent składany da mu ich w przyszłości. Więc zdecydowanie oszczędzanie było taką cechą, która przeważyła o jego sukcesie i o tym, że te procenty, które on robił rok do roku, złożyły się na tak ogromne sumy, jakimi dysponuje dzisiaj. Właśnie, bo w książce piszecie, ja chyba Tomek w swoim rozdziale o tym pisze, że to była wręcz obsesja na punkcie oszczędzania. To było przeliczanie każdego dolara, każdego centa, i to um, naprawdę od, od najmłodszych lat. Tam, ja przystałem, że on mając 15 lat, kupił 16 hektarów ziemi, wydzierżawił to rolnikowi. To jest. Y no nie, wiem, wyobrażasz sobie na przykład, że w Polsce 15-letnie dziecko kupuje gdzieś ziemię i na przykład wydzierżawia rolnikowi. To jest nie, nie do pomyślenia. Dokładnie, no, to jest jego mindset, który on miał od najmłodszych lat. I to też nie jest tak, że on miał te pieniądze z jakiegoś spadku czy coś w tym stylu. On nie dysponował duży, dużymi sumami, dlatego że dostał je od kogoś, tylko od najmłodszych lat w duchu takiego amerykańskiego przedsiębiorcy on nie zarabiał. I zaczynał od tego, że rozwoził gazety. I oszczędzał te pieniądze, zbierał piłki na polu golfowym i je potem odsprzedawał właścicielom, mniej lub bardziej legalnie, bo to też różne historie z tym były związane. Więc on szukał tego przychodu i przez wiele, wiele lat zbierał, zbierał i oszczędzał pieniądze, aż w pewnym momencie odkrył giełdę i się nauczył, że. Giełda tak naprawdę daje mu niesamowitą możliwość skalowania swoich stóp zwrotu, no bo dlatego, że no ile tych gazet jest w stanie rozwozić w ciągu dnia, albo ile jest w stanie tych hektarów ziemi kupić i gdzieś wynająć swojej miejscowości, on w pewnym momencie pozwól się niemal wszystkiego i, i poszedł wyraźnie, bardzo mocno w kierunku giełdy. Giełda kojarzy się z ryzykiem, prawda? Ale on tak naprawdę do końca yy, nadal on, on jest dosyć takim konserwatywnym y, finansistą, bo przecież mieszka, to już pewnie wszyscy wiedzą, którzy chociaż trochę śledzą jego losy, on mieszka cały czas w tym samym domu, mhm. jeździ zdaje się chyba tym samym autem, a przynajmniej codziennie pokonuje tę samą trasę. Mhm. Czyli cały czas chyba wynajmuje to samo biuro, gdzie, gdzie analizuje spółki i tak dalej. Także on jakby cały czas bardzo, e, bardzo mocno pilnuje każdego grosza. Nie jest w ogóle rozrzutny. Zgadza się. Zgadza się. My, gdy byliśmy u niego w zeszłym roku w Omaha, to faktycznie podjechaliśmy pod jego dom i on się nie wyróżnia kompletnie od żadnego innego domu. I gdyby nie to, że mieliśmy zaprzyjaźnionego przewodnika, który nam wskazał, że o, to jest ten dom, bo on jest jego sąsiadem u Rena to byśmy nigdy nie wpadli na pomysł, że to jest dom jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Więc to jest taki zwykły, normalny dom, w którym mieszka od dziesięcioleci. Jedyne, co się zmieniło przez te lata, to to, że musiał sobie dobudować płotek Dlatego, że no ci fani, którzy przyjeżdżali z całego świata, chcieli zapukać do niego przez okno i sprawdzić, czy pan Buffett faktycznie jest w środku. I on jest w środku, stąd teraz ma ochronę i trochę się odgradza od tego zewnętrznego świata. I nawet pokonaliśmy tą trasę, którą on pokonuje codziennie ze swojego domu do biura i z powrotem. To to jest jakby jedna prosta. To jest trochę taki dystans dwóch, trzech stacji metra. Dosłownie w linii prostej. Więc on rano wstaje, jedzie do pracy i siedzi tam ileś godzin. Wsiada do auta i po prostej znowu jedzie z powrotem do domu. Ja trochę tak dopytuję o tę kwestie właśnie jego oszczędzania, bo tak mi się wydaje, że te książkę, ja bym przynajmniej chyba tak traktował jako, jako dobry podręcznik do, do takiego długoterminowego budowania swojego, swojego kapitału śladami Buffetta, ale właśnie mając, mając świadomość tego, jak działa pieniądz w czasie, jak bardzo istotne jest to, ile odkładamy, ile przeznaczamy na konsumpcję, a ile przeznaczamy na właśnie, nie wiem, czy to na lokaty, czy na jakieś inwestycje w akcje, w obligacje i tak dalej. I mm, sprawdziłem sobie niestety dane dla Eurostatu dla Polski i okazuje się, że stopa oszczędzania w Polsce za 2018 rok to jest zaledwie 4,2%, co oznacza, że Polacy ze swojego dochodu przeznaczają tylko taką małą część na oszczędzanie, Gorzej w Unii Europejskiej opada tylko Cypr, Litwa i Rumunia. Na przykład na drugim biegunie jest Luksemburg ze stopą 21,4%. Powiedz mi, czy ty y, widzisz tutaj w ogóle przestrzeń do tego, żeby Polacy mogli, y, mogli stosować takie zasady jak Buffett, skoro w ogóle praktycznie nie oszczędzają? Te dane faktycznie nie wyglądają optymistycznie, chociaż ja będę próbował znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla, dla nas Polaków. W dużej mierze, moim zdaniem, one wynikają z tego, że dostęp do takiej nowoczesnej, Bankowości, do takiego pełnego systemu finansowego, mamy tak naprawdę od niedawna. No nie, nie możemy się porównywać ze wspomnianym Luksemburgiem, czy już kompletnie nie możemy porównywać się ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie tam giełda liczy sobie spokojnie ponad 100 lat, podczas gdy nasza giełda liczy sobie niewiele ponad 20. I oprócz tego, jakby no nasi rodzice nie mieli takich możliwości, jak my mamy teraz. Nie mogli pójść i tak po prostu nabyć sobie obligacji rządowych albo jakichkolwiek innych, czy, czy nabyć akcji, gdy byli w naszym wieku. Nie mogli nawet założyć takiej normalnej, lokaty, no bo ten system nie funkcjonował, więc tak naprawdę można nawet powiedzieć, że my takie osoby jak ja czy ty, czyli te, ty jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę będzie budowało ten majątek z oszczędności w, samodzielnie wypracowanych w tak szerokim stopniu, jak my to możemy robić. Jeśli my jakby zaprzepaścimy tą szansę, e, no to na pewno pokolenia po nas będą przez to cierpieć, tak? Na pewno im nie pomożemy w ten sposób. Tak się zastanawiam e, na ile. Te metody, właśnie w obliczu tego, co nawet mówisz, nasze pokolenie ma już dostęp do wszystkich instrumentów, więc jest, jest ich bardzo dużo, mamy taką swobodę. Teraz zastanawiam się, na ile te metody Bafeta są kopiowalne, to znaczy na ile my możemy je w warunkach polskich odtworzyć. Czyli na przykład wiesz, przeczytamy tę książkę, będziemy się do tego stosować, załóżmy nawet, że spróbujemy wyrobić sobie ten taki, no nie obsesyjny, ale jednak nawyk oszczędzania. To czy my to możemy w polskich warunkach swobodnie przełożyć na realia? Mi się wydaje, że zdecydowanie tak. Nawet jakby jest taki trend coraz bardziej rosnący, aby ograniczać ten konsumpcjonizm, ograniczać go także w takie dni jak dzisiaj, gdzie wypada ten czarny piątek, w którym no powinniśmy jak najwięcej wydać, no bo faktycznie te promocje gdzieś tam się pojawiają, ale z roku na rok słychać takie głosy, że fajnie by było jednak więcej oszczędzać, mniej konsumować, i gdzieś to w którymś kierunku musi iść. Takim, który doprowadzi do tego, że też nasza stopa inwestycji wzrośnie. Tak? Bo jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo oszczędności, które pozwolą nam na um, zbudowanie takiej poduszki bezpieczeństwa i będziemy sami czuć, że mamy nadwyżki kapitału, to sami będziemy szukać gdzieś, żeby je pomnożyć i, i zainwestować. tak? Więc to bez oszczędności tak naprawdę nie ma inwestycji. I, I to jest ten paradoks kury czy jajka. W tym wypadku nawet Buffett w ostatnim liście do akcjonariuszy pisał, że zdecydowanie oszczędności są ważniejsze niż inwestowanie i najpierw musimy oszczędzać a dopiero potem inwestować, bo droga Buffetta do, do tak dużego bogactwa nie wynikała tylko z tego, że on potrafił w magiczny sposób pomnażać środki, bo gdyby on nie miał ich tak dużo na samym początku i gdyby przez cały czas tak mocno nie wzbraniał się, żeby zwiększyć swoją konsumpcję, no to tak naprawdę nie doszedłby do tak dużych kwot, jakie posiada teraz, bo nadal pomnażałby mnie w takim samym stopniu, jak, jak to robił, ale no ta kwota bazowa by była nie tak duża, jak udało mu się ją zebrać. A często się mówi o tym trochę, że mm, brakuje u nas edukacji finansowej. To jest oczywiście prawda. Tylko zastanawiam się, z, z, y, dlaczego ludzie na przykład z łatwością przeznaczają część swoich środków, y, wiesz, na przykład na takie lukratywne inwestycje, czyli piramidy finansowe. Tu mówię oczywiście w cudzysłowie. I tam jakoś z łatwością pchają swoje pieniądze. Natomiast na, na lokatę, czy jakieś bezpieczne obligacje, czy nawet akcje spółek, które regularnie płacą dywidendę, już tego nie robią. Przecież sam Buffett jak się spojrzy na przykład na jego roczne stopy zwrotu, to one tam wynosiły powiedzmy 25% powiedzmy, średnio albo nawet mniej, to, było, to bywało różnie. Natomiast to nie są jakieś spektakularne wyniki. Tymczasem piramidy, na przykład obiecują nam 25% ale miesięcznie i ludzie się na to, na to łapią, 25% rocznie już pewnie niekoniecznie byłoby dla nich tak atrakcyjnie. Zastanawiam się, skąd jest ten rozdźwięk, że jak się pojawi taka bardzo ryzykowna inwestycja, to oni są gotowi przeznaczyć dużo pieniędzy, a jak, się, jak są te takie małe, atrakcyjne lokaty, to, to wtedy w ogóle w zasadzie nie przeznaczają na to środków. To są dwa czynniki, które jak razem się spotkają, to prowadzą do katastrofy. I to jest chciwość i lenistwo. I to wynika z tego, że chciwość, dlatego że jeśli ktoś nam obieca dużo, to my mamy naturalną skłonność jako ludzie zwracać na to uwagę. Tak? Te wszystkie tytuły clickbaitowe w stylu pięć sposobów jak być bogatszym, trzy sposoby na to jak dzień zaczynają milionerzy, to no każdy się na to łapie. Tak? To jest o tyle niewinne, że wystarczy kliknąć, przeczytać i pójść gdzieś dalej, ale no ludzie też się łapią na szybki sposób na podwojenie majątku, szybki sposób na zarobienie 20-30%. I ten gen takiej chciwości no jest u nas u każdego z nas tak naprawdę. Niektórzy są bardziej skorzy, aby go słuchać, niektórzy mniej, ale gdy to się połączy przy okazji z lenistwem, czyli że my nie poświęcimy wystarczająco dużo czasu na to, żeby przeczytać dokumenty, dowiedzieć się, okej, okay, ale na czym to zarabia? Tylko zatrzymamy się na tym, że ktoś nam w uloce marketingowej, która ma potem trzy strony drobnym druczkiem zapisane, których my nie czytamy, ktoś nam w tej uloce obieca, że zarobimy 15, 20 czy tam więcej procent, i my to podpiszemy i weźmiemy, no to z jednej strony można powiedzieć, że daliśmy się oszukać, ale z drugiej strony oszukujemy samych siebie, no bo powinniśmy, no tak naprawdę, zgłębić ten temat dowiedzieć się więcej nie być tym leniwym inwestorem, który po prostu inwestuje, bo mu obiecano dużo tylko się dowiaduje konkretnie skąd i dlaczego on miałby zarobić inaczej. I z drugiej strony. Jeśli mielibyśmy zająć się tymi inwestycjami, które faktycznie mają sens, czyli, czyli nie tymi obietnicami szybkich i pewnych zysków, tylko tym, co faktycznie można na rynku wypracować, no to tam, nim w ogóle dostaniemy obietnicę stopu zwrotu, to musimy szukać, czytać, próbować, dowiadywać się. I tak naprawdę znalezienie dobrej spółki, co sam Buffett mówi, no nie jest łatwe. To, to, to nie jest nawet, jemu nie sprawia to łatwości, mimo że on to robi od ponad 70 lat. Znalezienie dobrej inwestycji jest trudne, wymaga czasu, i czasami większość naszego czasu spędzamy na tym, żeby się dowiedzieć, w co nie zainwestować. No bo szukamy jakiegoś tematu i po dwóch, trzech dniach analizy czytania dowiadujemy się, że to kompletnie nie ma sensu albo nie łapie się z tym, czego my byśmy oczekiwali, nie jest zgodne z naszym profilem ryzyka. Więc dlatego tutaj, żeby być dobrym inwestorem, trzeba być też bardzo cierpliwym i tak naprawdę pracowitym. To teraz chciałbym gładko przejść do tego cyklu edukacyjnego, mhm. który... Y przed chwilą się, niedawno się zakończyło. Odwiedziliście cztery miasta. Tak Cykl edukacyjny nosi tytuł inwestowanie długoterminowe na GPW. E, powiedz mi, jakie masz refleksje, bo spotykaliście się z inwestorami polskimi, którzy no, skoro przyszli na tak zatytułowany wykład, to myślę, że blisko im do, do, do tego człowieka, do Buffetta. Czy to są inwestorzy, czy ludzie, którzy tam przychodzili, to są, nie wiem, jaki, jaki to jest przedział wiekowy, jaka jest ich wiedza, jakie są ich oczekiwania? Czy możesz nam coś powiedzieć tak bliżej? Tak, organizatorem tego cyklu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a ja, głównym partnerem PKN Orlen. To jest takim doskonałym duetem e, i w ten sposób my jeździmy po Polsce i spotykamy się, tak jak wspomniałeś, w czterech różnych miastach, bo to był, e, idąc od końca, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk i Warszawa, bo tam się to wszystko zaczęło. E, i dzięki temu, że my pojechaliśmy w te różne miejsca, spotkaliśmy się, no tak bym powiedział, z pół tysiąca osób na pewno przyszło, bo to średnio było 100, od 100 do 140 osób na każdym z tych spotkań. Bardzo duże zaangażowanie widzieliśmy poza Warszawą. Jakby poza Warszawą przyszło praktycznie tyle samo osób, co w Warszawie, co się nie wydaje do końca intuicyjne, ale, ale, ale jest bardzo pozytywne, że jakby nie tylko Warszawa, w Warszawie są ludzie, którzy chcą się dowiedzieć jak najwięcej o inwestowaniu, zwłaszcza tym długoterminowym. I z moich prywatnych obserwacji wynika, że, najwięcej, że uczestniczy dzielą się na dwie grupy: albo ci, Młodzi między 20 a 30 rokiem życia, albo ci już doświadczeni, którzy wiedzą trochę więcej od powiedzmy 45 lat zwyż. I na pewno jest to bardzo pozytywne, że jest dużo młodych ludzi. Oni często stanowili nawet w niektórych przypadkach 70% publiczności. Natomiast trochę martwiące jest to, że brakuje tych osób między 30 rokiem życia a 45, czyli tych takich zabieganych, zapracowanych Polaków, którzy ja tak sobie to przynajmniej wyobrażam, którzy skupiają się na tym, żeby tu i teraz zarabiać jak najwięcej i się rozwijać. Tylko ja bym bardzo chciał, żeby oni też równocześnie zajmowali się swoimi inwestycjami, tak? Rozumiem, że młodzi ludzie patrzą trochę dalej w przyszłość i nie są tak mocno zobowiązani na dzień dzisiejszy. Ci, którzy już mają jakieś doświadczenie i więcej lat na karku, no to wiedzą, że też muszą, że to muszą być gdzieś tam inwestycje, że samym zarabianiem fajnie, że jest i obyśmy wszyscy zarabiali jak najwięcej, ale te inwestycje też, też są takim ważnym składnikiem domowego budżetu, i warto, żeby każdy z nas inwestował zgodnie ze swoim profilem ryzyka. Więc jak najbardziej nasze odczucia są pozytywne. Było dużo pytań dużo zainteresowania także wśród jakby gdy, gdy ja mówiłem o tym cyklu gdzieś tam w social media, to ludzie dopytywali, a kiedy w moim mieście, może przyjdziecie też do mojego miasta i tak dalej, więc widać, że ludzie chcą takich spotkań jak najwięcej. Okay. A to już tak tytułem zakończenia powiedz mi, bo to też może być jakiś wyznacznik tego, jakie jest zainteresowanie. Dobrze wam się sprzedaje książka? Sprzedaje... Czy możesz tam coś zdradzić? Tak, no my jesteśmy z stąką zadowoleni ze sprzedaży, jaka teraz jest. My sprzedaliśmy już połowę nakładu, który zamówiliśmy, co zajęło nam półtora miesiąca. Więc w zasadzie, znając od naszych kolegów z branży cyfry, ile mniej więcej się, w jakim mniej więcej nakładzie rozchodzą się książki w tej naszej bardzo wąziutkiej branży inwestycyjnej, no to jesteśmy za zadowoleni, jakby spodziewamy się, że w przyszłym roku pewnie będziemy musieli zamówić do dróg. Tak mhm. naprawdę. Bo prawda jest taka, że książki w Polsce, jak wiemy z różnych danych, nie, nie czytają się jakoś bardzo mocno, także tych książek Polacy... No w ogóle, a co dopiero taka nisza, prawda? <grym> tak, tak, i oprócz tego my jesteśmy w nisze, do tego ta książka nie jest dostępna w księgarniach, bo my ją wydaliśmy samodzielnie od początku do końca, od momentu napisania jej przez skład, przez okładkę i dopilnowanie druku i także dystrybucji, więc wszystko jest na naszej głowie i nie można jej kupić tak po prostu w przykładowym saloniku prasowym. Więc no, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że przy takiej małej niszy i przy dystrybucji w tak wąskim kanale udało nam się już tyle tych książek sprzedać. Czy to jest taki optymistyczny akcent, że jednak zainteresowanie jest i. I ci inwestorzy może w końcu, może w końcu będzie przybywać. A żeby ich zachęcić, to ta książka jest dla naszych widzów. Tylko żeby ją zdobyć, trzeba standardowo zrobić trzy kroki. Po pierwsze, zasubskrybować nasz kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Skomentować wybrany film z hashtagiem Buffett. I odpowiedzieć na pytanie o wspólnika. tak Kto jest długotwórznym przyjacielem i obecnym wspólnikiem Urena Buffetta? Tak jest. Mhm. Tak Poprosimy o imię i nazwisko. Wysłać na e-mail sosmałpaparkiet.pl Kropka com. kto pierwszy, ten lepszy. Krzemku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa standardowo zapraszam na 13 na program Rzecz o Prawie i na kolejne prosto z parkietu już w poniedziałek o 12.00. Zdaje się, że program poprowadzi Darek Wieczorek. Do zobaczenia.